Cześć, tutaj Denis, witajcie na moim kanale. Apple zaprezentowało niedawno macOS Catalina, nową wersję systemu operacyjnego dla Maców. Ja już zainstalowałem go na swoim iMacu, więc zapraszam na szybki przegląd zmian. Zajrzyjmy sobie do doka, znajdziemy tam trzy nowe aplikacje: TV, podcasty oraz muzyka. Twórzmy sobie tą ostatnią. W macOS Catalina program iTunes został właśnie zastąpiony tymi aplikacjami muzyka, TV oraz podcasty. Teraz nie mamy już jednego wielkiego, ociężałego kombajnu, jakim był iTunes, tylko każdą aplikację mamy osobno. I tak samo w przypadku Apple Music mamy po prostu aplikację tylko i wyłącznie z muzyką. Nie różni się ona bardzo od aplikacji z iPada. Jest dosyć podobna też do iTunesa. Po boku mamy listę z albumami, utworami oraz playlistami. Następną nowością jest aplikacja TV, dzięki której będziemy mogli oglądać programy w Apple TV+, który startuje już 1 listopada. Mamy ekran powitalny, zacznij oglądać. No i tutaj od razu zsynchronizowało się moje konto i mam filmy, które wcześniej oglądałem. Oraz mamy informację, że Apple TV+ startuje 1 listopada, o czym wspomniałem właśnie przed chwilą. Mamy seriale, które będą w Apple TV, The Morning Show, C, Dickinson, For All Men. Nie ma tego dużo, ale na start jest co oglądać. Zwłaszcza, że jeżeli kupimy sobie nowe urządzenie, jak Maca, iPada lub iPhone'a, to mamy rok subskrypcji Apple TV Plus za darmo. Poniżej mamy praktycznie takie same menu jak w Apple TV lub w iPadzie, jeżeli wejdziemy sobie w aplikację TV. Filmy z promocjami, filmy 4K. Nic tu się nie zmieniło, po prostu ta aplikacja jest teraz dostępna również na Maca. Kolejna nowość, aplikacja podcasty, która również została wycięta z iTunesa. I oczywiście, jak sami się domyślacie, służy do słuchania podcastów. Mamy tutaj podobny interfejs jak w aplikacji muzyka oraz informację, że możemy również używać Siri. Klikamy zacznij słuchać. No i mamy podcasty. Ja osobiście nie słucham za dużo podcastów. Tutaj są jakieś stare moje rzeczy. O, tutaj mamy listę przeglądaj. To samo praktycznie co było w iTunesie, tylko po prostu rozdzielone na osobną aplikację. Nawet interfejs odtwarzania jest taki sam. No dobrze, ale teraz skoro nie ma już iTunes, to niektórzy z Was mogą zapytać, jak synchronizować iPhone'a lub iPada z Maciem. Otóż po podłączeniu kablem iPhone'a do Maca nasze urządzenie pokazuje się bezpośrednio w Finderze, a dokładniej w tej bocznej belce w miejscach. Tak samo jak to było w iTunesie, mamy ten boczny panel. Mamy praktycznie identyczne menu jak w iTunesie, nazwę urządzenia oraz podstawowe dane oraz sekcje muzyka, filmy, programy, podcasty, książki, zdjęcia, pliki, informacje. I tak samo możemy zrobić backup iPhone'a, odtworzyć go z backupu, zsynchronizować i tyle. Proste. Aplikacja zdjęcia również została odświeżona, tak aby pasowała wizualnie do iPhone'a i iPada. Mamy teraz gesty, które możemy używać na gładziku. Mamy sekcję momenty, gdzie są wybierane dla nas według Maca najważniejsze dla nas zdjęcia i najładniejsze zdjęcia oraz bardziej zaawansowane wyszukiwanie. Dzięki sugestiom możemy szybciej i łatwiej znaleźć nasze zdjęcia. W praktyce wygląda to bardzo podobnie jak na iPadzie. Mamy dni, miesiące oraz lata oraz wszystkie zdjęcia. Również aplikacja Notatki dostała kilka nowych funkcji wzorem z iOS 13. Jeżeli jesteście ciekawi tych wszystkich zmian, to linkuję gdzieś tutaj u góry, powinna pojawić Wam się karta do tego filmu. Zobaczcie sobie wszystkie zmiany w iOS 13, między innymi właśnie Notatki. Wracając do Maca, to mamy tak samo widok galerii, nowe opcje listy kontrolnej i udostępniane foldery. Ja tutaj na Macu nie jestem zalogowany na swoje konto iCloud, ale mam właśnie jedną testową notatkę i możemy się przełączyć na widok kafelkowy, tak samo jak w iMacu. Jeżeli miałbym więcej notatek, to oczywiście tych kafelków również byłoby więcej. Oprócz tego możemy dodać również mnóstwo załączników oraz wyszukiwać po załącznikach, po skanach, mapach, witrynach, dźwiękach i dokumentach, które wkleimy do naszych notatek. Przy okazji otwierania aplikacji przypomnienia wyskoczyła mi kolejna nowość, jaką mamy w macOS Catalina. W tej wersji systemu jest położony bardzo duży nacisk na bezpieczeństwo i praktycznie co chwilę i bez przerwy wyskakują jakieś okienka, że jakaś aplikacja chce coś zrobić z naszym komputerem. W tym akurat przypadku aplikacja przypomnienia chce użyć naszego położenia. Przez te wszystkie komunikaty macOS Catalina jest pieszczotliwie nazywana Windowsem Vista. Mamy od nowa zaprojektowaną aplikację, szybsze tworzenie, bo możemy teraz dodawać miejsca, zdjęcia, czas i inne do przypomnień. Możemy również łatwo segregować nasze przypomnienia, bo listy przypomnieniowe również są posegregowane na dziś, zaplanowane wszystkie. Tutaj, jeżeli miałbym więcej list, to oczywiście byłoby ich więcej. Piszmy sobie jakąś testową i nowe przypomnienie. Publikuj filmy. Szybciej, bo widzowie się nie cierpią.
Livio i możemy dodać datę, dodać miejsce i kolejne opcje w dniu, w miejscu, priorytet. Przyznam, że w iOS 13 jest to jeszcze bardziej rozbudowane, bo mamy podprzypomnienia, czyli do każdego przypomnienia możemy dodać listę podprzypomnień, czyli kolejnych przypomnień do tego jednego przypomnienia. Oraz jest fajna opcja przypomnienia, kiedy napiszemy do jakiejś osoby. Jeżeli jesteście ciekawi, jak to dokładnie wygląda, to również zajrzyjcie na mój kanał, tam to wszystko wyjaśniam. W macOS Catalina mamy również Apple Arcade, czyli serwis do gier od Apple w abonamencie. Serwis ten kosztuje 25 zł miesięcznie i jest ulokowany w App Store. Jeżeli tylko wejdziemy w App Store, mamy od razu powitalny ekran i mamy Witajmy Apple Arcade na Macu, mamy osobną zakładkę Arcade, przechodzimy w Arcade i mamy wszystkie gry w abonamencie, które możemy grać niezależnie na jakim urządzeniu. Nasz stan zostaje zapisywany, czy gramy na Macu, czy na Apple TV, czy na iPhone'ie, czy na iPadzie. Możemy przełączać się między tymi urządzeniami, a stan naszych gier zostaje zapisywany. W macOS Catalina mamy również nową funkcję Sidecar, która pozwala nam na podłączenie iPada do Maca w ten sposób, że iPad będzie naszym jakby rozszerzeniem ekranu, drugim ekranem. I dzięki temu mamy większą przestrzeń na Macu. Niestety nie działa to z moim iMaciem, który jest z 2013 roku, jestem już za stary. Pełną listę urządzeń, które wspierałem Sidecar, znajdziecie na stronie Apple. Oprócz tego, jeżeli podłączymy sobie już w taki sposób iPada do Maca, to możemy również korzystać z Apple Pencil. Na przykład jeżeli jesteśmy w Photoshopie, to po prostu przeciągamy okno tworzenia na iPada i na iPadzie możemy już używać Apple Pencila, tak jakbyśmy używali tabletu graficznego. Możemy również w łatwy sposób wykorzystać właśnie Pencila do podpisywania dokumentów czy innych rzeczy. Wystarczy właśnie, że podłączymy iPada do Maca, przesuniemy jakieś okienko na ekran iPada i wtedy możemy dowolnie rysować na PDF-ach czy innych dokumentach, podpisywać dokumenty, podpisywać jakieś ważne maile, podpisywać jakieś faktury, cokolwiek. Bardzo fajne rozwiązanie, bo czasem przydaje się, żeby coś narysować lub podpisać właśnie na Macu. W tej wersji systemu również mamy czas przed ekranem, czyli znaną już z iOS-a funkcję, która nam ogranicza oraz wylicza, ile czasu spędziliśmy przed jakimi aplikacjami. Jeżeli chcemy kontrolować czas, jaki spędzamy przed ekranem swój lub naszych dzieci, no to możemy teraz w łatwy sposób zrobić to z poziomu ustawień, bo wchodzimy tylko w ustawienia i mamy czas przed ekranem. I tutaj już dalej możemy sobie poustawiać limity aplikacji, przejrzeć czas, jaki spędziliśmy lub ktoś spędził w tych aplikacjach oraz inne ustawienia, które być może Was zainteresują. W Catalinie mamy również zatwierdzanie za pomocą Apple Watcha, czyli jeżeli mamy na komputerze jakieś dokumenty lub inne rzeczy zabezpieczone hasłem, to teraz wystarczy dwukrotne kliknięcie w boczny przycisk na Apple Watchu i ta zablokowana rzecz zostanie odblokowana. Oczywiście musimy być zalogowani na tym samym koncie iCloud. Moim zdaniem jest to bardzo fajne udogodnienie, jeżeli ktoś i tak już ma Apple Watcha. Wracając do bezpieczeństwa, to teraz macOS Catalina bardziej zabezpiecza nam komputer, bo jeżeli chcemy sformatować dysk, wymazać wszystkie dane z naszego iMac'a, to musi to się odbyć w taki sam sposób jak w iOS, czyli musimy podać hasło do naszego konta iCloud. Bez tego nie da się tego zrobić. Na pewno jest to jakiś kolejny krok w zmniejszeniu kradzieży Maców, bo taki złodziej nie będzie mógł zrobić nic z naszym sprzętem i na pewno nie dostanie się do naszych danych. A jeżeli chodzi o lokalizowanie, to mamy nową aplikację Lokalizator, która jest klonem tej z iPhone'a. I tutaj widzicie, znowu wyskoczyło mi to okienko, że aplikacja Lokalizator chce użyć mojego położenia. Praktycznie w Catalinie co chwilę wyskakują te okienka i w pierwszych dniach są bardzo denerwujące. Powinny być jakoś zgrupowane, no ale jeszcze nie są. Czekamy na jakieś uaktualnienie. I mamy taką informację, że Find My Friends i Find My iPhone to teraz jedna aplikacja. Możemy sobie ustawić powiadomienia, jeżeli jakaś osoba wyjdzie z danego miejsca lub do niego wróci. Oraz właśnie znajdowanie poza siecią. Nowa aplikacja ma większe szanse znajdować urządzenia, nawet gdy nie są połączone z internetem, o czym mówiłem wcześniej. I mamy tutaj aplikację podobną do tej z iPada, z boku mamy listę ludzi, z którym udostępniamy lokalizację, którzy udostępniają nam lokalizację, a po prawej mamy mapę oraz zaznaczonych tych ludzi. W drugiej zakładce mamy urządzenia i tak samo mamy zaznaczone, gdzie są nasze urządzenia. Tutaj ta aplikacja jeszcze się u mnie odświeża, bo dopiero się zalogowałem na Macu, ale tutaj powinny się pojawić lokalizacje tych wszystkich urządzeń. Mamy również nowe funkcje, jeżeli chodzi o dostępność i na przykład taka podpowiedź, jeżeli mamy tekst, to wystarczy, że najedziemy kursorem nad tekst
i przytrzymamy przycisk comment na klawiaturze. Od razu pojawi nam się ten tekst powiększony, czytelny. Jeżeli ktoś nie dowidzi lub ma wadę wzroku, to na pewno bardzo mu się przyda taka funkcja. Aby to włączyć, wchodzimy w ustawienia, dostępność i później w zakładkę Zoom i klikamy włącz podpowiedź. Teraz również możemy sterować Maciem głosowo, również Apple chwali się tym na swojej stronie. Również wchodzimy w ustawienia, sterowanie głosowe oraz klikamy włącz sterowanie głosowe. Tutaj w moim przypadku już włączyłem to 10 minut temu i cały czas pokazuje mi się informacja. Pobieram sterowanie głosowe, pozostało około minuty. Co ciekawe, sterowanie głosowe działa również po polsku. Na pewno tą funkcję przetestuję i być może nawet zrobię osobny film o tej funkcji, bo wydaje się bardzo ciekawa. Sterowanie głosowe całym systemem może być bardzo fajnym doświadczeniem. Również działa to na iPadzie i na iPhone'ie, więc spodziewajcie się filmu o sterowaniu głosowym. Tutaj wyświetla się okienko sterowania głosowego, jak widać jeszcze pobiera się ten język, a kiedy zostanie pobrany, po prostu pokaże się tutaj najprawdopodobniej mikrofon. macOS Catalina ma również nowe tapety dedykowane właśnie Catalinie. Catalina to wyspa u wybrzeży Kalifornii i mamy oczywiście dynamiczną tapetę z Cataliną oraz możemy wybrać sobie niedynamiczne tapety. Moja jest teraz dynamiczna i pokazuje wieczór. Teraz właśnie zmieniłem sobie na inną porę dnia. Mamy kilka nowych tapet. Przy okazji widzę, że już pobrał się język i działa już sterowanie głosowe. Tutaj wyświetla mi się mikrofonik. Mamy tutaj listę polecenia. Sprawdźmy, jakie są polecenia. Otwórz Siri. Otwórz muzyka. O, rozpoznało i otwiera mi aplikację muzyka. No teraz to będzie trochę trwało, ale aplikacja muzyka się otwiera. Tutaj mam całą listę komend, które można używać do sterowania głosowego. Na pewno zrobię o tym osobny film, bo widzę, że temat jest obszerny i warto go bardziej zbadać. I to już wszystkie z najciekawszych nowości, jakie znajdziemy w macOS Catalina. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, która Wam się spodobała najbardziej. Z kolei, jeżeli jesteście nowi na tym kanale, to koniecznie zostawcie suba, kliknijcie w dzwoneczek i zostańcie na dłużej. A jeżeli podobał Wam się ten film, to koniecznie dajcie łapkę w górę. W tym filmie to już wszystko. Do zobaczenia w następnym. Dzięki, hej!